Dziś przed nami bardzo ważne spotkanie. Już za chwileczkę spotkamy się z Anną Głowacz, która niesie dla nas bardzo dobre, ciekawe wieści. Zanim jednak chciałem tylko zastrzec, że mniej więcej godzinna część tego filmu będzie na kanale YouTube. Natomiast ostatnie 20 minut, łącznie z tą pierwszą częścią godzinną w całości, będzie na kanale Rumble. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Serdecznie Was witam, drodzy widzowie. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ciekawe nagranie z ciekawym gościem. Chciałbym Cię przywitać bardzo ciepło i serdecznie, Aniu. Przychodzisz dzisiaj do nas z dobrymi wieściami, jak to mówił Jaromek Nacht. Tak. Podejrzewam, że będzie wiele dobrych wieści. Tak. Wszyscy czekaliście na to spotkanie, bo ja już dałem sygnał, że będzie takie spotkanie z Anią. Postaram się, ponieważ nagrywamy, to nie jest live, postaram się jak najszybciej zmontować, bo masz bardzo dużo aktualnych wieści. Co to takiego? Jakie to są wieści? Co się dzieje, kochani? Dużo się dzieje? Kochani, dużo się dzieje. Oczywiście, słuchajcie, kochani, schodzą nam takie energie i to tak różnorodne energie. Teraz, w ostatnich dniach, zaczęło się 21 stycznia, tak na dobrą sprawę. Co prawda wy mi piszecie, ale nic się nie dzieje na Szumanie, ale to nie są tego typu energie, które widać na Szumanie. To, kochani, teraz mamy, schodzą nam smocze energie, aktywacja DNA, kody światła schodzą. I mało tego, już z centralnego Słońca Galaktyki wystrzeliła fala światła, o której tak dużo mówiliśmy i na którą tak czekaliśmy, ona już jest w drodze, więc to są świetne wieści. Ja dzisiaj od samego rana czuję energię na czakrze korony i ta energia jest, słuchajcie, taka, jak ja bym cały czas jakby prosiła Stwórcę o wypełnienie mnie energią najwyższego światła i największej miłości bezwarunkowej. Po prostu tak to cały czas odczuwam dzisiaj. Także te energie są po prostu fantastyczne. To jest taka miłość, takie zrozumienie, taki spokój wewnętrzny, taki brak oceniania, taka akceptacja, słuchajcie, wszystkiego, co się dzieje. Nie ma miejsca na strach i na niską energię. Nie, to się tak zaczyna wszystko pięknie tutaj układać. Oczywiście w dalszym ciągu, mimo tego, że schodzą te energie, są jeszcze to takie procesy czyszczenia się przestrzeni dookoła nas. I jeszcze gdzieś tam czasami zdarzają się ataki energetyczne, ale to się tak pięknie teraz wszystko sprząta, że ja myślę, że w ciągu kolejnych tygodni to już naprawdę będzie fajnie. Będziemy to czuć, będziemy to widzieć? Tak, na pewno odczujemy brak tych ataków, tak? Zostanie nam tak naprawdę w tym momencie to, co będzie robiło samo światło. Czyli otwieranie się czakry serca, ono może powodować lekki dyskomfort tutaj w okolicach serca, przyspieszone bicie serca, może nam się troszkę ciśnienie podnieść. Wiadomo, że jak się dzieją nam takie rzeczy, my od razu wchodzimy gdzieś tam w strach, tak? Lekko, delikatnie eskalujemy to w sobie, co tam nam się dzieje, więc jakby musimy pamiętać, że mogą to być procesy otwierania się czakr. Szczególnie czakrę serca my odczuwamy tak najdotkliwiej, dlatego że to od razu jakby nasze serce, jak my widzimy, że coś dzieje się nie tak z sercem, to człowiek ma tendencję do panikowania. No tak, tak. Wiem więc, to po sobie. Tak, tak. Ja też. Mhm. Ja też to wiem po sobie. W dodatku zdarzają się też przy czakrze serca takie bezdechy i na przykład to jest mój największy problem, bo jak wschodzą takie energie, które faktycznie powodują, że ta czakra zaczyna mocniej pracować i coraz bardziej się otwierać, i ja zaczynam mieć na przykład bezdechy. We śnie? No to ja tutaj, tak, to ja, nie, w ciągu dnia. Po prostu taką, zaczynam mieć taką zadyszkę, takie mam wrażenie, że nie mogę nabrać pełnego oddechu. I mi się to od razu kojarzy z tą moją nerwicą lękową, którą ja przez tyle lat miałam. I gdzieś tam mi się to, bo jest bardzo podobny symptom jakby. I mi się to tam od razu zaczyna gdzieś tam eskalować. Ja bardzo muszę siebie wtedy wyciszać, uspokajać, że to są procesy wzniesienia. I wtedy to wszystko jakby jest takie mniej odczuwalne. Czyli to są skutki uboczne jakby tego procesu. Tak, tak, dokładnie. No ogólnie, że tak powiem, proces wzniesienia się naszego i zmiany ciała z węglowego na krzemowo-kryształowe, to będzie proces, no to jest zmiana DNA, tak? Co prawda my wiemy, że DNA w ponad 90% to jest światło i informacja,
Natomiast to DNA będzie się zmieniało. Mało tego, akurat tak się składa, że dzisiaj w ogóle zauważyliśmy, że u dzieci robi się czwarta helisa. I one są już chcesz opowiedzieć o tym? To znaczy, na razie jesteśmy jakby świadomi tylko paru dzieciaczków, które przez przypadek dzisiaj sprawdziliśmy sobie z przyjacielem. I o ile na przykład 4 tygodnie temu, jak sprawdzaliśmy, bo to są takie dzieci nasze, tak? Nasze bliskie dzieciaczki takie małe, więc my sobie na nich po prostu zerkamy, no żeby się upewnić, że wszystko u nich w porządku jest, tak? No i dzisiaj mieliśmy zaskok. Dzisiaj mieliśmy zaskok, bo o ile wcześniej pokazywały nam 3 helisy, tak, już dzisiaj był odchył i już tak pokazywało 3,5 u niektórych, także już są w procesie budowania czwartej helisy DNA, także tutaj to światło też bardzo mocno oddziaływuje na dzieciaki właśnie. U mnie jest jak było, więc nie na wszystkich to działa w tym samym momencie. No, natomiast naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale tak jak mówię, ten proces wzniesienia, oczyszczenia przede wszystkim organizmu, co no my jesteśmy świadkami teraz tego oczyszczania, tak? Te kody, które schodzą, to są kody aktywujące dodatkowe nici DNA, ale żeby te dodatkowe nici DNA mogły jakby w pełni zacząć funkcjonować i aktywować się w 100%, no my musimy ten organizm oczyścić, tak? On się musi... Ja to tak może śmiesznie powiem, my musimy stracić na wadze. O. Dlatego, że tutaj jest za gęsto. My musimy się odgęstnić. Mhm. Więc jakby organizm w pewien sposób musi z siebie wyrzucić to, co z organizmem istoty piątego wymiaru po prostu nie rezonuje. Czyli no jeżeli jedliśmy dużo takiego śmieciowego jedzenia, jak to się mówi, nie wiem, piliśmy z puszek aluminiowych, wiadomo, że te zanieczyszczenia gdzieś tam przechodzą, one się kumulują czy w tkankach tłuszczowych, czy w krwi. Mhm. To wszystko trzeba teraz oczyścić. I jeżeli my nie oczyszczamy tego, na przykład nie dbamy o to, bo można na przykład sobie co jakiś czas wyczyścić samemu krew i organizm, tak? Wystarczy po prostu pić czystek, czy pić pokrzywę, czy herbatę z korzeniem niszka lekarskiego. Tu 2 tygodnie i ten organizm się będzie samoistnie powolutku sam oczyszczał i to jakby wtedy nie powoduje żadnych drastycznych zmian nagle w naszym życiu, tak? Ale w momencie, kiedy jakby my nie oczyszczamy tego organizmu, nie dbamy o to, nie uprawiamy też sportu, więc nie wypacamy tych toksyn, no to one skumulowane w organizmie, no w procesie oczyszczania, kiedy schodzą te oczyszczające światła, one muszą wyleść. No więc one wtedy wyłażą nam w postaci czego? No w postaci przeziębienia, w postaci grypy, w postaci kaszlu. Zapalenia zatok, kaszlu, anginy. Może być też tak, bo zdarzały się takie na przykład sytuacje, że przyszedł ktoś na oczyszczanie i był naprawdę, miał bardzo dużo niskich energii, które się go przyczepiły, bardzo dużo zanieczyszczeń i miał takie pełne oczyszczanie i to się po prostu kończyło tak, że na przykład on potem dzwonił, słuchajcie, bo ja nie wychodziłem z toalety przez na przykład całą dobę, bo w ten sposób po prostu organizm się oczyścił. Ja na przykład zauważyłam, że ostatnio po prostu mam wrażenie, jakbym stała się z powrotem nastolatką, bo tutaj mi coś wylezie na twarzy, tu jakieś takie wypryski, więc to po prostu wyłazi też w ten sposób. No, tak naprawdę mamy tylko kilka sposobów na to, żeby jak wyrzucić coś z organizmu. Skóra. A jeżeli, tak, skóra też. I jeżeli my coś oczyszczamy na poziomie energetycznym, no to niestety musi przejść przez ciało fizyczne, czyli to musi z nas wyjść fizycznie, w fizyczny sposób. Ja pamiętam, ja bardzo rzadko choruję, a pamiętam, że jak zaczęła się moja droga przebudzenia i miałam takie pierwsze oczyszczanie zrobione, to ja miałam najpierw anginę, a nigdy w życiu nie miałam anginy, nawet jak byłam dzieckiem. To była moja pierwsza angina w życiu, a chyba 2 miesiące po anginie miałam grypę. I od tam, tak, i po prostu ja się wtedy pooczyszczałam i od tamtej pory był spokój. No i jakiś czas temu zrobiłam sobie też oczyszczanie, co mnie tak kasłało. O Jezu, przez 7 tygodni, słuchajcie, mnie kasłało. Potem robiłam sobie oczyszczanie krwi, to zaś miałam katar, ale słuchajcie, taki śmieszny, że miałam katar do południa, po południu już nie miałam kataru. Dopiero jak tam się uzbierało to, co się musi oczyścić, to rano znowu miałam katar. Wiesz co, to ja chyba teraz rozumiem mój kaszel, bo ja mam od paru tygodni, od 3 tygodni kaszel. Bez powodu, bo... I tak się odrywa wszystko. Tak, no. Tak.
Nie ma żadnego powodu przeziębienia czy czegoś takiego, ale jest. Tak, czyli... no bo to jest oczyszczanie się organizmu. Mm-hmm. Tak, to po prostu musi, najwyraźniej coś ci się w płucach nazbierało. No nie oszukujmy się, no my trochę wdychamy to, co jest w powietrzu, to, co nam serwują, tak? Mm-hmm. Na srebrnych i złotych tacach. więc no my to wszystko musimy teraz jakby uwolnić siebie. Także ważne jest dla nas, żebyśmy nie blokowali tych procesów, żebyśmy nie eskalowali emocji, że coś tam się złego dzieje. Nie, to są procesy oczyszczania, pozwólmy sobie na to, dlatego że to jest dla nas dobre. Wspomagajmy się tym ziołami, a nawet tak jak mówię, jeżeli nie chcecie, żeby was tak, wiecie, tak mocniej to uderzyło, to oczyszczanie, żeby to było takie nagłe, to faktycznie oczyszczajcie się tak sporadycznie, pijąc sobie te zioła, bo one faktycznie pomagają w tym oczyszczaniu. Na serducho tym, którzy będą bardzo mocno odczuwali otwieranie się czakry serducha, tutaj polecam picie głogu, herbaty z głogu, czy jakichkolwiek takich ziółek, bo są też takie syropki wspomagające właśnie pracę serca, one tam chyba mają wtedy głóg, melisę i jeszcze tam jakiś chyba jeszcze jedno zioło. Także to jest też fajne, bo to jakby wspomaga w tym momencie samo serce w fizycznym ciele, i to się tak nie eskaluje, bo my łatwiej tego nie odczuwamy tak bardzo. Dokładnie, więc jakby pomagajmy sobie też oczywiście w tych procesach oczyszczania. Także no... Aniu, ale ja chciałbym wrócić do twojego pierwszego zdania właściwie, do pierwszych dwóch zdań. Mówisz, że dzieje się i tak, że światło zwyciężyło. O tak. I powiedziałaś o tym świetle, że to jest światło plazmatyczne czy plazmowe. Plazmowe, tak. Mhm. To już jest teraz nie... Znaczy, prawda jest taka, że bardzo elementarne cząstki światła plazmowego docierały do Ziemi już od roku 2016. Wtedy to też każda dusza podjęła decyzję, czy jakby przechodzi do piątego wymiaru świadomości, czy nie. I czy po prostu opuszcza tą planetę w momencie, kiedy będzie dochodziło do wzniesienia planetarnego, u którego progu stoimy teraz. No nie oszukujmy się, to jest właśnie to przejście. Więc jakby od tamtego momentu, my też mamy jakby światło plazmatyczne w sobie, wewnątrz nas. I w tym momencie to światło, które idzie z przestrzeni, które dochodziło takimi fragmentami, one współdziałało z tym światłem plazmy, które my mamy w sobie. Mhm. I one się wzajemnie uzupełniały, oczyszczały tutaj organizm, i tak dalej. Natomiast teraz ta fala światła, która idzie, to jest właśnie ta fala światła z centralnego Słońca Galaktyki. Czyli to jest ten rozbłysk, na który my czekaliśmy. Ten, który on po prostu zmieni wibrację przestrzeni poprzez wypalenie wszystkiego, co jest niskowibracyjne i związane stricte z matrycą Matrixa. Mhm. Jakby my wracamy poniekąd do źródła, czyli my naszym zadaniem. Wiesz, o co chodzi we wzniesieniu? Ja to zrozumiałam dopiero niedawno, że cały proces wzniesienia ma na celu przywrócenie harmonii energii żeńskiej i męskiej. Mhm. Dlatego, że bogini, godes, matka, ponieważ my mamy tak naprawdę jest stwórca i jest bogini godes, to tak się, ja nie wiem jak to nazwać nawet po polsku, ale ona mi się ostatnio objawiła i pamiętam, że żeński kiedyś, pierwiastek. Tak, żeński pierwiastek, który de facto jest pierwiastkiem, który kreuje, bo to energia żeńska kreuje. Natomiast męska energia jest jakby tarczą kreacji, czyli jakby taką ochroną dla tej kreacji. Więc w tym momencie jakby my musimy przywrócić ten balans, dlatego że teraz, na tą chwilę, do tego momentu za dużo mieliśmy tej energii męskiej i ona zdominowała. W momencie, kiedy, zobaczcie, jeżeli wojownik jest nastawiony na to, żeby bronić, tak, a nie ma w pewnym momencie czego bronić, bo jest tak mało tej kreacji, to ta męska energia zaczyna walczyć sama ze sobą. I tutaj mieliśmy jakby pokaz tej walki, że to była taka walka o władzę. Tak, to była walka o władzę. My tu nie mamy walczyć o żadną władzę. Dosłownie tutaj... walka ze sobą, tak. Tak. Bo tutaj jakby nie będzie żadnej władzy i zauważ też, że w tym powrocie do harmonii bardzo widoczne jest to, że to kobiety w większości zaczęły budzić się jako pierwsze. Zgadza się. Dlatego, że
Tak, większość jest jednak kobiet. Ja na przykład widzę to po moich czytelnikach, widzę to po osobach, które na przykład do mnie piszą, biorą udział w warsztatach czy w live'ach. Natomiast jest to naturalna kolej rzeczy, dlatego że to my mamy moc kreacji. I taką największą, tak? Oczywiście pierwiastek męski także ją posiada, natomiast to my jakby przenosimy tą kreację, zmieniając ją na manifestację przestrzeni. Wiesz co, obserwuję to na moim kanale, dlatego że 80% widzów na kanale to są kobiety, ale muszę ci powiedzieć, zauważyłem jedną taką specyficzną rzecz, że kobiety potrafią być bardzo takie dwubiegunowe, nie? Czyli albo są w całości oddane tej nowej energii, albo też wręcz przeciwnie, to są najbardziej atakujące istoty. Z takiej pozycji, to ja mam rację. Wśród mężczyzn jest ich mniej, 20%. Nie widzę tej takiej biegunowości, nie? Jest mniej oceniania chyba wśród mężczyzn. Mniej oceniania, tak. Tak, oni jakby, jeżeli się już obudzą, to jakby nie wchodzą aż tak mocno chyba w te niskie wibracje. Kobiety chyba mają jakby jako kobiety tendencję do jakby przechylania się albo to w jedną, albo w drugą stronę. My też czasami zbyt emocjonalnie podchodzimy do pewnych rzeczy. To chyba emocje, tak, to chyba emocje. Tak, tak. Więc jakby to tkwi w kobiecej naturze. Natomiast teraz przychodzi czas tak naprawdę, kiedy to wszystko będzie weryfikowane i tak naprawdę nie będzie weryfikowane to, co ja mówię, tylko będzie weryfikowana wibracja i prawda w sercu każdego z nas. Więc jakby ja wiem, że jestem fair względem tego, co czuję i co mam w serduchu i ja się nie obawiam tutaj niczego. Ja wręcz po prostu klaskam w ręce, kiedy to przyjdzie ta fala światła, bo ja już chcę. Natomiast osoby, które mają w sobie tą niską wibrację i nie są fair, oceniają, tutaj zazdrość, też ostatnio bardzo mocno zazdrość wychodzi. Taka nawet ostatnio mi znajomy w pracy mówił, że taka zazdrość, taka typowo, wiesz, o, bo ona ma lepszą sukienkę. Tak, wiesz, tak, 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 to jest takie bardzo infantylne. Tak, tak, i to nawet o takie rzeczy, po prostu taka niska wibracja nagle się pojawia i wiesz, i to wszystko wyjdzie teraz i to wszystko się będzie musiało oczyścić, więc tutaj... Czy chcesz powiedzieć przez to, że każdy ma szansę na to oczyszczenie? Tak. Tak, na pewno każdy ma szansę, to jak każdy sobie z tym poradzi, to już jest jego jakby prywatna sprawa, czy on będzie chciał się obudzić. Przestrzeń pomoże, tak? Dlatego, że z tego, co ja wiem, wielu osobom będzie dane w czasie rozbłysku słonecznego widzieć wszystkie wymiary, wielowymiarowo. Więc w tym momencie przez te parę minut czy godzin, ja nie wiem jak długo to potrwa, to taka najmocniejsza fala światła, kiedy ta wibracja podniesie się na tyle, że ona podniesie całą planetę na chwilę, bardzo, bardzo mocno i wtedy my się wzniesiemy razem z planetą, więc te inne wymiary będą dla nas przez chwilę dostrzegalne. Wow. I teraz, jeżeli ktoś będzie siedział w domu, to on sobie tylko zobaczy te istotki, które ewentualnie są w przestrzeni jego domostwa, tak? Natomiast najfajniej będą mieć ci, którzy akurat trafią na to, jak będą na przykład w lesie, albo na spacerze, albo gdzieś tam w mieście, tak? Bo oni nagle będzie im się wydawało, że oni sobie idą sami przez las, a tutaj pyk, tłum, trzeba się przydzierać. Aniu, ja bym się chciał przy tym zatrzymać. Wymiar na wymiar się będzie nakładał, tak. Nie? Więc to będzie takie bardzo, bardzo mocne, zwłaszcza, że my zobaczymy, ja nie wiem, czy my zobaczymy tylko do piątego wymiaru, czy my zobaczymy też powyżej, co jest. Bo jeżeli ja myślę, że ci, którzy są wyżej, gotowi to... na to, to pewnie zobaczą powyżej, ale gotowi ludzie na szósty czy siódmy. Ja wiem, że to ma być impuls dla tych ludzi, którzy tkwią, a może bym ci uwierzył, ale ja chcę dowodów. No tak. Nie? Daj mi dowód, pokaż mi link, ale jakie jest źródło, nie? No i słuchajcie, stwórca stwierdził, to ja wam dam dowód. Prosto ze źródła. No tak. I każdy będzie miał szansę tak zobaczyć. Jakby tak mi to zostało przedstawione, czy to faktycznie będzie tak, że każda osoba to zobaczy, czy może jednak trzeba mieć tą wibrację na jakimś konkretnym poziomie, żeby ta planeta wzniosła nas, bo
bo ja to widzę w ten sposób, że na przykład jeżeli ktoś wibruje na trójce w dalszym momencie, tak? I jeżeli ta energia wzniesie nas powiedzmy o jeden wymiar w górę, no to w tym momencie te osoby, które są na trójce, zobaczą to, co jest w czwartym wymiarze. Czyli tam nie ma aż tak dużo tych istot, tak, poukrywanych. One będą raczej właśnie w lasach, tak? Jak komuś tam się akurat zdarzy, że będzie miał jakiegoś gnoma w domu, który u niego mieszka, albo jakiegoś elfa, no to może faktycznie zobaczyć, że tam gdzieś ucieka, próbuje się schować i tak dalej, nie? Ale ci, którzy już wibrują na takich piękniejszych wibracjach powyżej czwartego wymiaru i ta energia przyjdzie, no to my już zobaczymy wszystko to, powiedzmy, my znowu skoczymy o wymiar do góry i zobaczymy do piątego, czyli my już zobaczymy dużo więcej. Nie? Tak. Więc mi się wydaje, że jakby od naszego poziomu świadomości, od naszych wibracji będzie zależało to, jak my wysoko jesteśmy sami w stanie wyskoczyć, kiedy te energie z centralnego słońca tak będą trochę dla nas taką trampoliną, wiesz. My będziemy mieli możliwość tego skoku, żeby sobie zobaczyć, o, a co tam jest u góry? Właśnie, wiesz, dobrze, że mówisz to w taki sposób, bo wiesz, kiedy opowiadasz o tym, jak to może wyglądać, że nagle znajdziemy się być może w otoczeniu innych istot, które nigdy nie widzieliśmy, to czy myślisz, że można się do tego jakoś przygotować? Bo wiesz, czy mi się kojarzy? Myślę, że... Kojarzy mi się to z tymi słynnymi trzema dniami ciemności, w których wyjdą różne paskudne potwory. I to jest to innego. I to jest zatrzymanie się planety na trzy dni. To też się ostatnio dopiero dostałam od informacje na ten temat. O co chodzi z tymi trzema dniami ciemności? I to nie jest to samo. Ale... Nie. Mhm. Nie, i tam też jest w ogóle niespójność, dlatego że na połowie planety będzie 3 dni ciemno, a na połowie będzie 3 dni cały czas świeciło słońce. Dlatego że Ziemia się na chwilę zatrzyma, na 3 dni, ale to jeszcze jest w przyszłości ho-ho, to jeszcze nie teraz, więc jakby nie ma sensu o tym teraz mówić, bo po prostu to będzie to moment, będzie kiedy Ziemia zmieni polaryzację. Tak, to będzie zmiana polaryzacji Ziemi i my zaczniemy kręcić się w drugą stronę, ale to będzie w ogóle pilnowane przez 2 ogromne statki kosmiczne, które będą pilnowały, żeby Ziemia się bardzo powoli zatrzymała i żeby wszystko jakby przez te 3 dni, jakby wszystkie wody i lądy będą w bezruchu, żeby nie było fal pływowych i żeby nie było takiego, wiesz, jak... Tsunami na przykład jak wielkiego. Tak, dokładnie. Jak w wannie robisz sobie na przykład falę dziecku, tak, i potem zaczniesz robić w drugą stronę, to one się tak nagle zderzają ze sobą i żeby właśnie nie było tego, to ta Ziemia się na te 3 dni zatrzyma i potem te statki w drugą stronę zaczną ją jakby pchać, zacznie się ruch w drugą stronę i co ciekawe, my będziemy się czuli przez tam powiedzmy maksymalnie 1 dzień, jakbyśmy mieli kaca. Aha. Dlatego, że nasz błędnik będzie musiał przystosować się do tego, że my się w drugą stronę kręcimy. Ale to jest jeszcze ho-ho, to nie teraz. A ja to ci powiem, ja zrobiłem takie doświadczenie z wodą, nalałem wodę, wiesz, chciałem wiedzieć, jak to będzie z tymi pływami, nie? Więc to tylko takie moje doświadczenie, ale robiłem po prostu gwałtowne ruchy z miską pełną wody, dużą miską. I jeśli je zrobisz gwałtownie, prawda, tak i gwałtownie zatrzymasz, no to woda się wyleje, tak? Będzie tsunami w misce. Tak. Ale tak. Jeśli ten ruch zrobisz, taki sam ruch, ale zrobisz taki, że on będzie z początku gwałtowniejszy, płynny. Ale potem a go potem jest płynny, zatrzyma. A potem go płynnie wyhamujesz, nie ma ruchu wody. Tak. On jest minimalny. Nie zrobiony przez te statki, tak? Bo to będą dwa takie ogromne statki, które. Głowa to jest Ziemia, tak? I to będą dwa ogromne statki, które powoli będą energetycznie wstrzymywały rotację. Ona będzie zostanie zatrzymana na 3 dni i potem jakby zostanie wznowiona w drugą stronę też bardzo, bardzo powoli. Ale to jeszcze daleko, daleko przed nami. My dzisiaj mówimy o czymś, co już się dzieje. W tej chwili rozmawiamy o tym, co nadchodzi lada moment. Tak, tak. No ale zapytałeś o te 3 dni ciemności, więc stwierdziłam, że tutaj, skoro wiem już, skoro zostało mi to pokazane. Tak, bo wiesz, chodzi o to, żeby ludzie nie skojarzyli tego właśnie, tych 3 dni ciemności z tym, co dziś nadchodzi. To jest zupełnie inny proces. Nie. To jest zupełnie inny proces. I słuchajcie, tutaj mi się wydaje, że jakby sama świadomość tego, że może być coś takiego, że my zobaczymy te inne istoty, jest już pomocna. Dlatego, że w momencie, jeżeli ty nie wiesz i nagle idziesz sobie ulicą i zaczynasz widzieć różne stworzenia, no nie oszukujmy się, kochani, no nie wszystkie stworzenia są piękne. Tak? Niektóre ze względu na filmy i tak dalej mogą budzić strach, grozę i tak dalej. Możemy mieć chęć ucieczki, możemy dostać zawału. Więc my musimy być na to psychicznie przygotowani, że cokolwiek my nie zobaczymy,
akceptujemy, tulimy z miłością, możemy się przywitać jak najbardziej, będzie przypuszczam taka możliwość, bo jeżeli my ich zobaczymy, to oni jakby też wejdą w tym samym momencie w interakcję z nami. I po prostu jakby zaakceptować to i jakby mieć na uwadze, że takie coś może nas spotkać, tak? Mhm. Może, nie musi, bo to zależy może od naszej wibracji. Dlatego, że ja nie miałam powiedziane, że zobaczy to każda jedna osoba, która żyje na tej planecie. Tak. Więc może być to zależne od tego, na jakim poziomie wibrujemy. Natomiast ja wiem, że to, co się będzie działo, te energie, które schodzą, bardzo ładnie teraz nad Polską mamy energię, która nas chroni i czyści nam szyszynkę. Te energie, które schodzą, one wraz z kodami światła oraz właśnie z tym wydarzeniem, czyli jakby z tym potwierdzeniem, ma tutaj dowód od samego Stwórcy, one obudzą w tym roku, słuchajcie kochani, 40% populacji ludzkiej. To jest ogrom. To jest ogrom. Od tego się nie da zatrzymać już potem. Tak. Nas jest teraz garstka, ale to będzie po prostu ogrom. Tyle ludzi się obudzi w 2022 roku. Ale Aniu, ja bym cię chciał dopytać, bo wiesz, czy to znaczy, że to wydarzenie samo z siebie oczyści nas, że tak naprawdę nie musimy wykonać żadnego wysiłku, przygotowując się do tego wydarzenia, czy też trzeba wykonać jakiś wysiłek, żeby do tego wydarzenia być przygotowanym? Czy to jest niezależne od nas i wydarzenie nas obmyje i już będziemy piękni, czyści nie, i tylko to się wzniesieni? Tak samo nigdy nie robi. Okay. Nie. To też nie jest tak, że to... Jest to tak naprawdę ta energia, ona ma na celu zniszczenie Matrixa. Mhm. Ta energia plazmowa, to jej celem jest głównie zniszczenie matrycy Matrixa. Jakby niemowność kłamstwa i podniesienie wibracji przestrzeni samej Ziemi, tak? O tą oktawę. I jakby my będziemy się musieli nauczyć żyć w tych nowych wibracjach, dlatego że ja to ostatnio właśnie też mówiłam, że opadną wszystkie maski, dlatego że w momencie, kiedy my będziemy otoczeni energią miłości bezwarunkowej, no to nie ma tam możliwości kłamania. Tam kłamstwo nie przejdzie. I w tym momencie bardzo dużo zadzieje się także między ludźmi, dlatego że do tej pory było tak, że ty mogłeś czegoś nie powiedzieć, po prostu zachowałeś to dla siebie. Ale tu już tak nie będzie, wszystko po prostu się będzie z nas wylewało, więc pójdziesz do sąsiada i on ci powie, co o tobie myśli. I ty to musisz po prostu wziąć na klatę, tak, i zaakceptować jego punkt widzenia, że on sądzi o tobie to i to, tak. Bardzo wiele ludzi pogubi się na początku w tych wibracjach miłości, bo oni nie będą się potrafili w nich odnaleźć, dlatego że sami pływają w tak niskich wibracjach cały czas, są tak jakby tak pędzą w tym wyścigu szczurów, powiedzmy to, że oni, dla nich to będzie szok. Tak. To będzie takie wzruszenie, oni nie będą w ogóle wiedzieli na początku, czemu się wzruszają, czemu im się chce płakać. Czemu są tacy inni? Czemu nagle jest tyle spokoju w ich życiu? Czemu nagle nie chcą już biec? Wiesz, czemu po prostu chcą się zatrzymać i pomyśleć, poczuć? Mhm. To będzie dla nich takie dziwne. I jakby to będzie zupełna zmiana ich rzeczywistości. Więc dla niektórych właśnie to też będzie jakiegoś tam swojego rodzaju pobudka. No my tych pobudek będziemy mieli w tym roku naprawdę dużo, bo... To nie będzie jeden moment. Nie, to będzie wielorakie. Jednym z tych momentów będzie to, że będziemy mieli tą możliwość, tak jak mówię, no nie wiadomo, czy wszyscy ujrzenia tych innych wymiarów, więc to już sporą ilość osób obudzi na zasadzie dowodu. Chciałeś, to masz. Ale będą mi tacy, którzy powiedzą, o, hologram. No ale jak potem zobaczą w wiadomościach czy na Facebooku, że ludzie będą się dzielić, a ja widziałam to, no nie ma możliwości, żeby hologram był na całym świecie. No tak. W jednym momencie, więc tutaj już zacznie im się to układać. No Pinokio nie będzie mógł kłamać, więc skończy się pandemia, tak? Dlatego no, wyjdzie na jaw, że to jest jedno wielkie pinokiowanie, tak? I o tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo bardzo bym chciał poruszyć ten temat, ale ja bym chciał jeszcze stanąć przed tym momentem, kiedy to wydarzenie przyjdzie i nas obmyje, czyli chociażby teraz, w tym momencie, dziś,
kiedy sporo ludzi, którzy czują się obudzeni albo mówią o sobie, że są obudzeni, jednocześnie mają sobie sporo, ja bym to nazwał wprost nienawiścią, do tych, którzy nam to robią. Wiesz, mówią tak, słuchaj, wszystko pięknie, czekamy na to, już chcemy tego, ale najpierw muszą zawisnąć na drzewach ci, którzy nam to zrobili. Nie? Powiedzmy o tym kilka słów, bo to jest błędna droga. Tak. Wiesz co, Zigi, ja zauważyłam, że kiedyś ktoś się mnie zapytał, to było ostatnio, czym jest tak naprawdę przebudzenie? Czym jest przebudzenie? Czym jest przebudzenie? I ja, do mnie dotarło ostatnio, że przebudzenie jest zdanie sobie sprawy z tego, że wszyscy jesteśmy jednym. Genialnie. I że jesteśmy częścią, wszyscy, czy stoimy po złej stronie akurat w tej rozgrywce, tak? Na tym planie, kręcąc ten film, czy my jesteśmy źli, czy my jesteśmy dobrzy, to jest tylko odgórny plan Stwórcy, który został tak ułożony, ale my wszyscy jesteśmy jednością. I jakby każda ze stron doprowadziła do tego, żeby do tego przebudzenia doszło. Bo jeżeli ciemna strona by tak nie napierała, to ta ludzkość by się tak szybko nie obudziła. My byśmy sobie dalej brali udział w tym wyścigu wczurów. Te głosy osób przebudzonych już dawno temu, tam po 2012 roku, one by nikły i nikły i nikły. Tak, ale Stwórca musiał użyć tej ciemnej strony do obudzenia, tak. No bo jak nas obudzić inaczej? Dokładnie. My po prostu zostaliśmy przyparci do muru, dlatego że sami z siebie po prostu nie chcieliśmy tego przebudzenia, nie było takiego liścia, tak? Zbyt komfortowo. Od życia, dokładnie, który by nas po prostu halo, budzimy się. Nie było czegoś takiego. Więc my to po prostu dostaliśmy. Jakby wszystko się dzieje, kochani, dokładnie tak, jak ma być, punkt po punkcie. Ja rozumiem z perspektywy jakby trzeciego wymiaru i tego, jak my odczuwamy w trzecim wymiarze, kiedy my jeszcze nie rozumiemy tej jedności, nie rozumiemy zasadności istnienia odgórnego planu Stwórcy, gdzie wszystko jest poukładane od 10 milionów lat wstecz do 10 milionów lat do przodu, tak? W tym czasie naszym linearnym. Ale jakby my musimy pojąć to, że my jesteśmy tylko małym elementem pewnej całości, która się po prostu składa. Natomiast mamy wpływ na rzeczywistość i na kształtowanie tej rzeczywistości wedle tego, co my pragniemy. Natomiast pragnienia te mają największą moc i energię, kiedy wywodzą się z przestrzeni czystego serca, od istoty, która jest w świetle. Jakby, no widzicie, to ciemna strona wykorzystała też moc naszej kreacji, bo oni wykorzystali nas do tego, żeby tworzyć to, co się teraz dzieje. Tak, bo oni ciemna strona nie ma mocy kreacji. Nie ma, nie. Oni nie mają tego, bo to jakby oni od... jedynie istoty, które, jakby które są połączone bezpośrednio ze źródłem, ze Stwórcą, mają tą moc kreacji w sobie. I teraz niektórzy się mnie pytają, no ale co ten Stwórca... Co my mamy wspólnego ze Stwórcą? Ty jesteś Stwórcą. Każdy z was jest Stwórcą. Kochani, Stwórca podzielił się najpierw na anioły, potem anioły stworzyły chóry, potem to wszystko się podzieliło. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy częścią energii Stwórcy. W każdym z nas jest Stwórca. W ten sposób tworzymy rzeczywistość, będąc Stwórcą. I zrozumienie tej jedności, że my jesteśmy jednym, my jesteśmy jedną i tą samą piękną energią światła i miłości, która ma za zadanie tworzyć przestrzenie, w których my możemy doświadczać. I dopiero ta akceptacja tego, brak oceniania, tak jak ty mówisz, brak wymagania tego, żeby ktoś zawizł na stryczku za to, co zrobił. Tak się to się wydarzy, to się już wydarzyło, bo większość tego, co my widzimy, to nie są już prawdziwi ludzie, tylko aktorzy na zasadzie klonów. To oni już w większości ich nie ma, tak? Tutaj, żeby tylko nie spowodować szoku społecznego, oni teraz będą bardzo, bardzo powoli niby eliminowani. Natomiast także nie będzie już tak naprawdę za bardzo na kim się mścić, bo
W momencie, kiedy wy zaczniecie mścić się na kimkolwiek, w tych pięknych energiach miłości, no co wy zrobicie? Wy tak naprawdę szkodzicie sobie, tak, nie im. Dokładnie. Oni i tak dostaną swoją karę karmiczną i będą musieli odpracować za to, co zrobili tutaj, w kolejnym wcieleniu. Mhm. Wiecie, to tutaj tak jak mówię, to jest znowu patrzenie z perspektywy jednego życia. Ale my musimy spojrzeć z perspektywy wieczności. Całości. Tak? Czyli z perspektywy całego doświadczania duszy. I teraz słuchajcie, wy musicie zdawać sobie sprawę z tego, że w tym życiu wy jesteście światłem i macie cudowną rolę do odegrania. Ale na przykład 10 inkarnacji wstecz, akurat mieliście inkarnację, kiedy doświadczaliście, że musieliście zabijać. I co? Wtedy? Każdy z nas miał taką inkarnację, ponieważ każda dusza musiała tego doświadczyć. No i w tym momencie mamy taką sytuację patową. Albo zrozumiesz całość jako ewolucję duszy, albo nie jesteś w stanie tego zrozumieć. No i troszkę sam siebie zamykasz w takiej pułapce emocji. Czyli wcale nie jesteśmy lepsi od innych. Tak, my po prostu jakby idziemy drogą, nie ma czarnego i białego, ja zawsze to mówię, to nie możemy tak samo jak nie możemy wkładać wszystkiego do jednego worka, tak samo nie ma czarnego i białego, to jest wszystko jest spójne, my jesteśmy jednością, my jesteśmy tym światłem, tą miłością bezwarunkową i my wracamy do tej miłości poprzez doświadczanie, ale żebyśmy byli w stanie w pełni poczuć, czym jest miłość bezwarunkowa, my musimy poczuć nasze emocje. Nie te zewnętrzne, które są nam nakładane przez Matrix, które są zaprogramowane przez Matrix, że jak ktoś zrobił to, to ty musisz czuć to, tak? Jak na przykład, nie wiem, dziecko poszło do szkoły, nie przygotowało się i dostało jedynkę z kartkówki, to ty masz być zły. No tak. Jak głaskasz dziecko po głowie i powiesz, a nic się nie stało, następnym razem ci się uda, może następnym razem się pouczysz, to ty jesteś złym rodzicem, bo ty nie skarciłeś, tylko powiedziałeś, że następnym razem się nauczysz, tak? Słuchajcie, to jest wszystko tak przeinaczone w tym świecie wszystko. Matrixa, że słuchajcie, sam Kościół, moja wina, moja wina. Jaka moja wina? Co ty zawiniłeś? Ty doświadczasz, ty wypełniasz plan swojej duszy dokładnie tak, jak to zaplanowałeś. Wina, takie poczucie winy, to jest najniższa wibracja. Ona tak smakuje tym ciemnym. To jest najniższa z możliwych wibracji. Takie właśnie poczucie winy. A bardzo dużo ludzi jest właśnie wplątywanych w takie poczucie winy. No co niedzielę w kościele. Biorą na siebie czyjeś winy. Za co? Chrystus, czyli Joshua, Sananda, jakkolwiek go nie nazwiemy, on nie brał na siebie nigdy winy za czyjeś grzechy, za czyjeś poczynania. On przekazywał prawdę, niósł światło i miłość, bo był istotą wyższego wymiaru, która po prostu reinkarnowała na planecie. Zresztą teraz też reinkarnuje. I to nie w jednym ciele, tylko w kilku. I kochani, i tym jest, kochani, przebudzenie. Umiejętność wyjścia z tunelu i postrzegania wszystkiego jako całość, czyli pełnego spektrum istnienia w całym wszechświecie, od poziomu stworzenia aż po jego koniec. Chciałbym cię w tym momencie zapytać, czy w tym przebudzeniu pomagają nam też inne istoty, które być może są wokół nas. Tak, to znaczy tak, mamy na pewno pomoc od kilku istot, takich jak Plejadianie, Andromedanie, Arkturianie. To są cywilizacje, które pomagają ludzkości w tym momencie w procesie wzniesienia. Zależy im na tym, żeby nam pomóc, ponieważ jakby oni sami nie mogą iść wyżej w momencie, kiedy my stoimy w miejscu. Więc jakby oni też chcą się dalej rozwijać, mają więc interes, jakby pomagają, tak, więc no interes, po prostu oni chcą się rozwijać. Mhm. To jest tak jakbyśmy my chcieli sobie iść na spacer, żeby iść sobie na przykład wyjść pod górkę, a ziemia byłaby naszą kulą u nogi i trzeba ciągnąć.
taką, wiesz, metalową, ciężką, bo jest za nisko. My jesteśmy całym układem planetarnym, galaktycznym i w tym wzniesieniu się planetarnym każda planeta jest od drugiej zależna, więc jakby im zależy na tym, oni też już mają dość patrzenia na tą niską wibrację, bo ta niska wibracja wpływa też na inne planety. I jak to opisałam już w książce, nawet zdarzało się, że istoty z innych planet odwiedziły Ziemię i potem robiły się rozruby i rozruchy na innych planetach, gdzie był spokój i panowała świetna atmosfera, bo nagle się okazało, bo oni tam na Ziemi mają taki, my też tak chcemy. Te wibracje jak wirus. Wystarczyło parę chwil spędzonych na Ziemi Matrixa, żeby wejść w te programy i przenieść się potem na inne planety, więc jakby przez to też im zależy. A co ze smokami? To zaraz ci powiem. Pomagają nam też, kochani, istoty z wnętrza Ziemi. Pradawni, Agartianie, tak. Oni pomagają nam energetycznie głównie, zasilając kryształy, które znajdują się jeszcze we wnętrzu, znaczy jakby są zakopane, one dopiero zostaną odkopane i stworzą w przyszłości taką siatkę energetyczną, to będzie wolna energia właśnie. Tak było wcześniej, te kryształy były wcześniej na Ziemi używane już, natomiast przysypane zostały niektóre wysoką warstwą Ziemi ze względu na powodzie, które były. Między innymi ta powódź, która była po zatonięciu Lemurii, tak, to była no jednak dosyć taka konkretna powódź, bo ta masa lądowa zatapiając się w oceanie spowodowała masywny wzrost poziomu wody. Więc jakby to ta fala naniosła ziemię na te niektóre punkty. Natomiast to wszystko zostanie odkopane, ta siatka zostanie w przyszłości jakby reaktywowana. I to będzie to nasze źródło darmowej energii. Ludzie sobie dopiero wtedy zdadzą sprawę z tego, jak działają kryształy, jak one mogą się łączyć energetycznie, jak to w ogóle wszystko może działać. I tak, masz rację, pomagają nam także smoki. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja... Na całość bardzo ciekawego i bardzo emocjonującego spotkania z Anią Głowacz zapraszamy was na kanał Rumble. Miłego oglądania.